That's the only one I know. Witam Państwa bardzo serdecznie w trzecim materiale z gry Chief. Z tej strony oczywiście Bartul. Znajdujemy się w wieży zegarowej i przystępujemy do kolejnego zadania. Targ kamieniarzy, czy chcesz przejść do tej dzielnicy? Tak, musimy się spotkać z Basko. Z tego co pamiętam. Sure of it, not the gloom. In 2 days, send men to claim his property for the crest and have them bring a car. Plac wieży targowej, targ kamieniarzy. Tam jest nasz cel. Tutaj wracamy do wieży. Dobra. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. O, proszę. Jak się wchodziło? Ajajaj. Czemu nasza postać tutaj nie chce wejść? Ojojoj. Najwidoczniej się nie da tędy przejść. Ale dziwne, bo nie mogę robić skoków. Ale mniejsza z tym. Skupmy się na zadaniu. Może de facto by troszkę pokraść, ale nie będziemy na razie tego robić. Idziemy do Basko. Oj, czekajcie, tutaj mam jakiś dom. Warto chyba zaglądnąć. Może coś ciekawego znajdziemy. Oj, tam coś na górze jest. Papiersiówka. I pstryk i wyłączone światełko i możemy teraz działać z ukrycia. O wow. Nowe instrukcje, dokument J przeczytaj. Jeśli chodzi o wasze skargi dotyczące postępowania z posępnymi, proponuję napisać nowy raport w oparciu o następujące wytyczne. Dobra, super. Cztery dziewięć osiem. Wiecie co, na razie to otwieranie tych zamków jest bardzo trudne. Nie mamy żadnych umiejętności. I to troszkę trwa, ale jak to będziemy umiejętność, która nam pozwoli tutaj szybciej otwierać te zamki, to cała ta procedura będzie ułatwiona. Strasznie trzeba uważać. No to nie było mistrzowskie otwarcie zamku. Po pierwsze barona, to nie jest unikatowy przedmiot, ani nic z tych rzeczy. Wszędzie pusto, pusto. Kałamasz. Chyba tyle, nie? Tutaj. Dobra, wracamy z powrotem do gry. Smells terrible around here.
Sama ta procedura otwierania okien i zamykania jest trochę czasochłonna. You know what I miss? The sound of horse hooves. Now you're talking. Pod koślawym bełkotliwcem. Tak, jestem zainteresowany wejściem tutaj. O proszę, karczma, oberża, cokolwiek tu jest. I would have went for the pickle jar, Basso, a lot more weight. Karen. Shit. I see you still can't work a door. You don't come to see me, you don't write. I thought both you and Aaron had been killed in the mansion attack. Where the hell have you been? I don't know. You don't know? Fine, forget it. Far be it for me to pry about where you've been for the last fucking year. I don't have time for this. Especially with the Baron's new duty on opium, thanks to this gloom sickness. Not to mention the thief-taker general's black tax, squeezing us entrepreneurs. If you got a job for me, let's hear it. Are you sure you're up to it? Okay, so here's the gig. I need you to obtain a ring for me. Getting married? Never again. Huh? Ah, you mangy bird. I swear one day I'm gonna have you made into a hat. And lose the brains of the outfit. I'm running out of fingers. Good job, Basso. Good job. Yeah, right. Belongs to a guy named Cornelius Greaves, one of those hoity-toity types who doesn't have any shit on his boots. Ah! Here you go. What's the catch? He's dead. I'm a thief, Basso, not a grave robber. Only recently deceased. My sources say he never took the ring off. Doesn't seem much of a challenge. Challenge? We'll be getting to him before the Carters pick him over. Rumor has it they've been taking bodies to that old foundry near Cinderfall. Crawling with the Baron's guards for some reason. Now, best way to that place is through the old chapel. And don't screw this up, Garrett. Some of us still need to pay our dues. You can't tax what you can't catch. Yeah, get out of here. And you use the door, please. Still, it's good to see you. Jeszcze się tutaj rozejrzymy po jego pomieszczeniu. Zlecenie Basso, Basso często ma jakąś robotę. Zaglądaj do niego, by sprawdzić, do czego możesz się przydać. Spotkaj się z królową żebraków w starej kaplicy. Zdobądź zapasy po u podejrzanego kupca. Zdrada. Oops, excuse me. Need some tools of the trade. No, no, tutaj chyba nic więcej nie ma. If you're looking for extra coin, I got some jobs you can help me with. Best contracts in the city. O, proszę, i mamy tutaj trzy dostępne zlecenia. Chory Willy, ukradnij złoty zegarek chorego Williego. Piękno wewnętrzne, ukradnij lusterko, medyczne kłopoty, ukradnij rękopis i spotkaj się z aktorem w jego warsztacie. Dobra, bierzmy jakieś zadanie. Just the job I would have picked. Try not to get caught. Just the job I would have picked. Watch your back out there, Garrett. Dobra, lecimy w takim razie z zadaniami.
Zadania. O kurde. Chory Willy śledź. Aha, to jest tutaj. To jest tutaj. Wróć, wróć, wróć. Wstecz. To jest tutaj. A to zadanie najbliżej nas, co to jest? Spotkę się z królową żebraków. Chyba weźmy te piękno wewnętrzne. Jest chyba tutaj najbliżej nas. What's next? I have something for all your nefarious needs. O proszę, właśnie tego szukałem. Wyposażenie. Sprzedaj wyposażenie, kup sprzęt i ulepszenia. O proszę bardzo, to jest właśnie to, czego mi potrzeba. Artefakty tutaj jeszcze mamy. Szczęśliwa moneta, poręczenie basso. Dobra, wyważenie łuku, śrubokręt, narzędzie do otwierania kratek i usuwania przyśrubowanych tablic. Dobra. Wyważenie łuku, siła łuku, pojemność kołczanu, wzmocniony kaftan, zmniejsza odnoszone obrażenia. Obrażenia pałką, jakość wytrychów. O, za 150 nieznacznie zwiększa czułość w trakcie otwierania zamków. Kup. Dobra, to się na pewno przyda. Wysprzedane. Śrubokręt też sobie kupimy. No i tutaj więcej hajsu nie ma. Możemy sprzedać mu jeszcze wodne strzały w magazynie. Jedzenie, ognista strzała. To jest nasz magazyn, rozumiem. Masz 2 na 5, 1 na 10 i tak dalej, mak. Zużycie płatków tego kwiatu wyostrza zmysły Garetta, odnawia koncentrację. Ale drogie to cholerstwo. I artefakty, olek strzałów i bursztynowej. Zmniejsza obrażenia związane z oparzeniami i pułapkami. Zmniejsza szansę trafienia przez strzały wroga. Fajne te przedmioty, tutaj możemy sobie kupić. Dobra, na razie więcej tutaj. Na razie więcej tutaj nie będziemy nic robić. Kupować. Off on them, so they beat the tallow out of him. Well, he had it coming. And then they pitched him in a cart. He wasn't even dead. Nikt tu z nami nie chce rozmawiać. Another night, another gloomer. Someone talking to himself by the clock tower. That's how it started with the upstairs neighbors. How'd it finish then? I came to the barrack and didn't go back. Ja tutaj mogę wychodzić na te stoły? Może tam na górze coś jest? Troszkę, kurczę, dziwne, wobec, że nikt nie chce z nami rozmawiać. Nic tutaj de facto nie ma. Zgasimy mu światło. Niech sika po ciemku. Moment. Mapka. Mam coś, co może interesować. Nie wiem, czy w ogóle tędy przejdę. Wracamy, wykonamy sobie jakieś zlecenie od Basso. Generalnie chciałbym wykonać wszystkie misje, jakie są dostępne, te poboczne też. Momencik, na razie nie będziemy się zamawiać królową żebraków. Skupimy się na tych zleceniach. Mapa. Tutaj ta mapa jest troszkę większa. Tu mamy pierwsze zlecenie, tak? Ukradnij rękopis. Tutaj mamy złoty zegarek Williego. Lustereczko. Buteleczka z lekiem. Spotka się z aktorem w jego warsztacie. A tutaj mamy zadanie główne.
Dobra. Some of these rag bags look familiar. I swear I saw my old landlord taking them. No, warto się tutaj rozejrzeć. Zobaczymy, oczywiście na pewno coś tutaj się uda znaleźć. No, już mamy 10. Oj, na górze było coś. Dobra, co my tu mamy? Safe? Wow. Unikat. Odblokowano osiągnięcie, wszystko co się świeci. Brazoleta, żmij z bagien. A tu jeszcze coś jest? Dobra, warto było przejść. Zrobiliśmy osiągnięcie na Steamie jeszcze. Zabieram jakiś unikat. No, tutaj jest chyba nasz cel. Tylko czekajcie, bym chciał chyba wejść, zejść na dół. Chyba tutaj jest nasz cel. Wchodzimy. Dwa tylko to kiepsko. O, wow. Mam nadzieję, że znajdziemy to, czego szukamy. Czekajcie, tutaj coś się świeciło. Ale tutaj nie ma... Cholera, no proszę. Ukradnik, zegarek Corey'ego Williego. No to nie jest to zadanie. Cóż, tylko tyle? Coś tutaj musi być ukryte, no nie wierzę. Że to gdzieś na dole musi być coś. Chowaj panie to. Kurczę, no. Nie wiem, czy ja źle wszedłem, czy... Czy tutaj niczego nie ma. A, już to zdobyłem, tak? Już to zdobyłem chyba, czy mi się wydaje. Nie. Ukradnij lusterko, ukradnij to. Przeszukaj...
Kopis. Dobra, to może tutaj pójdziemy teraz. Ukradnij złoty zegarek chorego Williego. Great idea, sloop for brains. Stop. Tam się kurde coś świeci. Pytanie tylko teraz, jak my tam przejdziemy. Tutaj chyba nie ma przejścia. Dobra, chyba musimy jednak naokoło przejść. I have a trick to make dried meat go down easier. Close your eyes and remember real meat. You mean close your eyes, hold your breath and don't chew. No, no. Taka pojedyncza kasiora to mnie nie interesuje za bardzo. Ej, moment, jak tu wejść? Mam jakąś kawirę, wchodzimy. Wchodzimy, kradniemy, wychodzimy. This place brings a new meaning to House of Ill Repute. Dom chorego Williego. Okej, okay, mamy chyba to. Moment, najpierw tutaj zajrzymy. A dziwne, że zawsze w tych mieszkaniach nikogo nie ma. O, to otwieranie tych zamków jest zdecydowanie łatwiejsze teraz. Teraz czas zaglądnąć na dół, nie? Here lies sick Willie. Survived only by his sense of humor. O matko i córko. Dobra, odblokowaliśmy tajne przejście. Jest i zegarek. Nice piece. It should find a good price if no one knows where it's been. Chory Willy, ukończono. Które dają satysfakcję te misje poboczne. Czterysta hajsu. List chorego Williego. Zaraz zobaczymy, co tam w nim pisze ciekawego. Katy. Unikatowe łupy, dobra. Łupy związane z misją. Dokumenty, gazety, tarka miniarzy. No tak, wszystko jasne. Targ kamieniarzy 33.
tego nie zauważyłem. I tu jeszcze mamy gazetę jakąś. Dobra, w zasadzie to chyba tyle. Odblokowaliśmy osiągnięcie wszystkiego najlepszego. Dobra, bierzmy kolejne zlecenie. Chory Willy mamy za sobą. Wykonamy sobie jeszcze jedną misję i wrócimy do Basso. Nie wiem, co za zamian otrzymamy. Jestem ciekawy. No pewnie kasę, nie? Down come the chess pieces one by one. Lost is the king's blood and lemon. The baker closed down all of a sudden. His bread was stale, but at least it was bread. Didn't you know? He was hanged for Draven crimes or some such, you ask me. He was behind on paying his special taxes. Aha, wróć. Wróć, wróć, wróć. Tutaj chyba nic ciekawego nie ma. Ale lipa. Sloop or starvation. What a choice. Tam za drzwiami też nie ma nic. Dobra, musimy stąd spierdzielać. Strasz, 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 strasz. Kurde, Bela. Dobra, ja tu mam zaznaczone na mapie kolejne zlecenie. Ale to będzie chyba... Ukradnij lusterko. Dobra. Bierzmy się do roboty. Wiecie co? Kurczę, czekacie, bo jednej rzeczy tutaj nie zrobiłem. Sprawdzimy, czy my możemy gości okraść. Doesn't feel safe in the streets. Was that a person? Your stomach betrays your eyes. Guess it was nothing. Slit my throat and get it over with. There is a shamit. Halt where you are! Cholera. A żem się dał wrobić. A ja wolę to wczytać. Nie wiem, czy ja mogę wczytać, bo nie chcę być zauważony. Godzina 16:34. Punkt kontrolny 10:50. Tak, wczytamy, bo ja nie chcę być zauważony. Tutaj chyba mamy też takie osiągnięcie, żeby nie zostać wykrytym przez 3 rozdziały. I o to chodziło. No i tutaj straż idzie, dobra. The baker closed down all of a sudden. His bread was stale, but at least it was bread. Tędy chyba nie przejdziemy na razie. Ale możemy przejść naokoło. Tutaj jest coś do zebrania, ale nie mogę tego zebrać, cholera. A to może później, innym razem. Spróbujmy tamten naokoło przejść. Chociaż tu chyba nie będzie wyjścia, będę musiał zeskoczyć na dół. Dobra. Aha.
nie żyje. Kurde, to nie wiedziałem, że z takich wysokości można się zabić. Ale dobra, będę już wiedział na przyszłość. Co, to możemy sobie tędy przejść. Okej. Mam jakieś zadanie? Czego mi się mapka wyłączyła? Aha, tutaj. Ups. Tutaj na tej mapie trochę więcej widać. Tutaj coś mamy. Aha, bo tu jest... gdzie nam te zadania znikły? Moment. Coś nam się tutaj zadania. Machinacje, piękno wewnętrzne, medyczne kłopoty, gryzi piórek. Przeszukaj przy wieży zegrowej i znajdź rękopis. Być może to jest w tym budynku. Wish there was a sloop stall nearby. Kurde, za jasno tutaj. Shit. Dobra, tędy nie przejdziemy, ale chyba tędy przejdziemy. Dobra. Surprised they haven't started pulling the buildings down for firewood. Don't give them any ideas. Dobra. Może tutaj coś znajdziemy, nie wiem. Wykonamy sobie te dwa zadania i wrócimy do naszego zleceniodawcy, do Basso. Dobra, mamy rejestr. Dosyć szybko to otwarłem, ale nie zdobyliśmy umiejętności. O, wow. And there's the trap door. Mamy kolejny secret room. It's not like Basso to shy away from infamy. He used to wear it like his bad perfume, laid on thick. Elegancko, elegancko, bardzo się cieszę. Gryzi piórek i chory Willy, ukończone zadanie. Wracamy do Basso. Fajna gra, naprawdę. Może do nagrywania i do oglądania to tak średnio, bo się tutaj tak może wiele nie dzieje, ale spróbujemy gościa okraść. O, proszę, tutaj mamy kolejne zadania, ale to już nie będziemy je... Not a chance. The men hate the captains even more than the commons hate us. O, kurwa, straszno idzie. Oh shit. Oh shit.
Można by tych strażników załatwić jakoś. Dobra, idziemy po nagrodę. Nie wiem, co otrzymamy w zamian. Może jakieś punkty doświadczenia, ale prawdopodobnie hajs otrzymamy. Zaraz zobaczymy, jakiej wielkości i czy było warto. I'm all out of jobs, Garrett. Check back later. Aha, nie mamy więcej zadań, tak? Tak, czyli co? Czyli de facto niepotrzebnie tu przychodziłem. W zamian otrzymujemy tylko to, co uda nam się zdobyć, rzecz ujmując. I'm sure you'll find something to your liking. Dobra, co my możemy u niego kupić? Kup ulepszenia. Obrażenia pałką, tego nie będziemy kupować. Wzmocnienie kaftanu, to też tak średnio. Pojemność kołczanu, to może się przydać. Siłę strzału łuku, wyważenie łuku. I te artefakty. Zwiększa maksymalną koncentrację 10-90. Wyostrzona sól. Zwiększa przywracanie zdrowia przez jedzenie. Kołczan mchu, ostre i ząbkowane strzały nie wydają odgłosu przy trafieniu. A to ja czasem tego nie kupiłem? Jedzenie 6 sztuk, to możemy posprzedawać. Ognista strzała mamy jedną, mamy dwie, mamy trzy, mamy dwie. Dobra, wracamy z powrotem do zleceń. Jednak niepotrzebnie tutaj wracałem. Myślałem, że po wykonaniu zadania od Basso coś otrzymamy. Moi drodzy, 37 minuta, będziemy się kończyć ten odcinek już. W następnym postaram się wykonać te trzy pozostałe zlecenia, które otrzymaliśmy. I przystąpimy do wątku fabularnego. Moi drodzy, ja się z wami żegnam. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Hej, hej.